Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku serii Karpiowy Stan Umysłu. Dzisiaj jestem na Dzierżnie Duże. A jak Dzierżno Duże, to kto jest ze mną? Siemanko, siemanko. Siemanko, witam. Darek Lesznar oczywiście. No. Także słuchajcie, piękna woda, piękna pogoda. Czy będą ryby współpracować, to jeszcze nie wiemy, tak? Ale na Dzierżnie Dużym najczęściej co jest? Myślę, że będzie dobrze. Tak naprawdę już do tego czasu, aż Stasiu przyjechał, mieliśmy już na matach przepiękne rybki, także przed nami kilka świetnych dni z mieszaną pogodą, bo ma dosyć mocno wiać. Zresztą słoneczko też już się przebije, także przed nami piękna polska złota jesień i piękne złote pełnouskie z Dzierżna Dużego. Także nie przedłużając, lecimy z tematem. Siemano. Nie mam na akcję, zaraz ciągnie rybę. Zadowolony łota. Zobacz, jakie piękne słońce mamy tutaj. Tylko co tam za kule? 24 superkel, nie? No 25 dokładnie. 25. A my co tu mamy w podbieraku? Mamy jakaś fąsza. Pokazuj go. Pierwsza ryba. Stanisław pierwszego widzę dzierżyńskiego. Pierwsza łachudra blada. Tak. Chodź tu łachudro. Dzień dobry. Pierwsze te, jak się nazywa, koty za płoty, tak? Koty za płoty, nie wiem. Wieczór, nie? Kurczę, znaczy wieczór. Godzina jest która, pół do piątej. Zestawy wywiezione, już trochę roboty żeśmy zrobili, bo trochę było pływania. Teraz to się już uspokoiło, ale mieliśmy taką jebitną falę. Zresztą jak zawsze mnie tutaj na Dzierżnie Dużym zawsze wita jebitny wiatr. No tak naprawdę, Stasiu, to za każdym razem, jak dwa razy w sumie, jesteś drugi raz teraz, ale drugi raz wita cię naprawdę mocny wiatr, nie? Znowu z zachodu, czyli tak naprawdę najsilniejszy, jaki tutaj jest. Teraz troszeczkę obrócił się z południa, troszeczkę wieje bardziej do nas. Idealna pogoda. Słuchaj, opowiedz, bo ty tu jesteś, kurczę, majster, w sensie takim, no wiesz, słuchaj, no ty to tę wodę tą znasz, kurczę, ja tu przyjeżdżam, pewne rzeczy mi tu pokazałeś, więc ja tu się nie będę wynaturzał, wolałbym, żebyś ty to zrobił, pewnie widzowie wolę, żeby słuchać, co ma do powiedzenia gość, który tu łapie, a nie, który tu przyjeżdża i próbuje coś improwizować i udawać, że coś wie. No tak. Więc może, wiesz co, opowiedz, jak wyglądają te miejscówki tutaj, co mamy, te dwie wędki głębokie, nie, te na najgłębszym miejscu. W zasadzie to jest takie, wiesz, klasyczne miejsce, bo tutaj w innych miejscach łowić się tak naprawdę nie da, bo ten spad jest dosyć ostry, zresztą sam jak widziałeś. Do głębokości, na której łowimy, czyli do tych 7 metrów, schodzi pierwsza półka na około 5 metrów, zresztą to jest miejsce, a to zaraz do tego miejsca dojdziemy, bo chciałem zacząć od tych miejsc, które mamy gdzieś tam z lewej strony, ale pójdziemy najpierw po tych blatach. W zasadzie są to spady z takimi półkami, ten spad idzie w kierunku tak gdzieś do 12-13 metrów. No i łowimy na 7-metrowej półce. Ja tak miałem 7 z groszem. No, 7 z groszem, nie? To jest takie to wypłaszczenie. Widać, takie, nie? Nie jest taka typowa półka. Nie, ten. Nie. Lekko się bala, ale potem widać po tych 8 metrach, zapieprza w dół, nie? Tak, w zasadzie do tych 7 metrów to schodzi do takiej 5-metrowej półki, później łagodnie, w miarę łagodnie do 6,5, 6,7, 6,8. Lekko się wypłaszcza na 7,20 i myślę, że taka półeczka, powiedzmy, ciągnie się gdzieś 15 metrów. No i później zaczyna się dosyć taki urwisty, że tak powiem, stok.
no już schodzi głęboko, nie? No tam już zestawu postawić się nie da, nie? Znaczy da się, da się, ale bez sensu, bo wiesz tak. to co żeśmy powiedział, gdyśmy tu przyjechali, nie? Że no. Charakterystyczne jest na dole tych półek jest to, że tam zbiera się taki namułek, on jest taki tak. Dziwny, to czuć pod ciężarkiem nawet, jak go lekko kładłem i go tak próbowałem wyciągnąć, on tak go lekko zasysa, ale to nie jest jakiś taki, wiesz, jebitny, nie wiadomo jaki muł, nie? No w zasadzie na tej półeczce tutaj, na tym blaciku 7-metrowym jest to około 10-15 cm. Nie jest to taki typowy muł, jest to taka trochę szlaka, coś takiego, no. Takie maziowate to jest, zresztą zauważyłeś, no tak, ale... Tak, czuć to pod ciężarkiem. Tak, ale to jest kwestia, Stasiu, z tych miejsc, które ja już obawiam, gdzie już miałem duże ryby powyciągane teraz. Te miejsca już są praktycznie śladowe ilości tego mułu, one zrobiły się już twarde, po prostu są już wydmuchane przez karpie, przez deszcze, przez wszystko co tam przeszło. Ale one, wiesz, ale generalnie wiesz, one u Ciebie to wydmuchały, tak. Ale i tak są wszędzie dookoła, są, jest ten mułek, który jakby tak, tam... Tak, ja staram się i tak stawiać w różnych tych miejscach, zresztą no często jest tak, że gdzieś tam te ryby, wiesz, przechodzą, no teraz jest troszeczkę utrudnienie w postaci też tego, że jednak nie ma tego markera, jest, wiesz, jest jednak ta fala dosyć duża, tak. Która idzie gdzieś tam poniesie. No ale miejsce jest naprawdę czytelne, można spokojnie na echo sądzie postawić, także. Tak, tak, tak. Ale już nawet na echo widać tak, kurczę, że jak jest tak 6,5-6 metrów, to widać, że jest tak twarde dno, wiesz, za wiele tam się nic nie dzieje i nagle na tym takiej lekkiej tej półeczce, takim lekkim zjeździe, no tam zaczyna się gromadzić, okryju, tak. Znaczy to jest też to, co ja Ci mówiłem, że po prostu wszystkie te spady są dosyć mocno opłukane. Tu widać, że zawija się woda od tej burty, ta woda się odbija poprzez, wiesz, ruchy, pływy tej wody. No a dalej jest takie miejsce typowo paski, w którym widać, że naturalnie gromadzi się jakieś tam żarcie, no na pewno jakieś resztki tych, wiesz, tych wszystkich zgnilizn tego wszystkiego, bo jednak ten pas w ciągu sezonu do myślę do 4 metrów jest dosyć mocno tutaj porośnięty, wiesz. Czyli generalnie, ta linia brzegowa jest po prostu zielona, krótko mówiąc. Z tego, co rozmawiałem przez tobą przez telefon, dopóki nie przyjechałem tutaj, to trochę rybek już tam połapałeś na tej półce 7-metrowej, nie? Tak, na tej... się sporo działo nawet. No sporo się działo, złowiłem tutaj jedną z takich bardziej znanych ryb na tej wodzie. Piękno. No to jest Megastar Lampas, mieliśmy okazję spotkać się z nim w 2018 roku na dużym cyplu, kawałek dalej. I wtedy też taka historia z tą rybą, wiesz, wyciągnęliśmy go i miała taką wielką gulę w pysku. I w tej guli był normalny hak taki jak, nie wiem, no jedynka to mały, myślę, że hak jak na sumy. Normalnie linka do tego, wiesz. I ta ryba po prostu z tym pływała. Udało nam się wtedy, wiesz, to naciąć. Fajnie to ranę mu odkazić, no i tak naprawdę dopiero spotkałem się z nim teraz, czyli po około 5 latach wtedy ta ryba... Piękna ryba, tak. Rewelacyjna. Żałuję, że kurczę, nie przyjechałem 2 dni wcześniej i nie zobaczyłem tego smoka, bo ta ryba była naprawdę piękna, jest no, niesamowita. No tutaj wiele osób powie, że jest to gwiazda tej wody, ta ryba. Kurde, bo no. Ryba naprawdę piękna. Życzyłbym każdemu, kurczę... No spotkania z tą rybą, tak. Z taką rybą, kurde, no ta ryba, nie? Teraz chodzi właśnie w wadze około 24 kg. Wcześniej czyli przed... w takiej... Już taka typowa mamuśka, nie? Tak, tak. No oprócz tego udało nam się połowić inne piękne ryby. Ryby właśnie po 16-17 kg. Właśnie ryby 13-14, czyli powiedzmy takie w miarę standardowe, jeżeli chodzi o tą porę i o łowienie na tej wodzie. No i oczywiście hordy maluchów, niektóre... Nie, no tego tu słyszałem, że mam nadzieję, że nie będą mnie za mocno atakować. Ale znaczy, ja Ci powiem, że ja też miałbym taką nadzieję, żeby Cię nie atakowały, ale będą. Niestety one pierwsze odwiedzają miejscówki. Nie da się uniknąć. Ja też wiem, co było na zawodach. Zresztą no, na zawodach polosowałem troszeczkę ciulato, że tak powiem kolokwialnie. Miejsce nie było tak naprawdę do walki, ale później w ostatnią noc, kiedyśmy też już dobrali się do tych ryb, ale to były właśnie takie śledziki. I też przez ostatnie dni było to samo. W zasadzie wiele nocek teraz nieprzespanych właśnie przez te małe ryby. Ale wiesz, bo... Generalnie, niestety trzeba tutaj to wszystko poprzeławiać. Tak, bo teraz mówiąc tutaj o tym drugiej miejscówce, którą mamy tu po lewej stronie, no. Ona jest bardzo podobna do tej, co na 7 metrach, tylko jest na 5 metrach. Bliżej, tak. Jest po prostu kolejna półka. I, no i jest mniejsza ta półeczka. No, tak, generalnie tam wiele do opowiadania o tym nie ma. Po prostu jest kolejna jakaś tam półka mniejsza i szukamy na te ryby, po prostu szukamy tu i tu. I z tego, cośmy rozmawiali we dwóch, no. To doszliśmy do takiej konkluzji, że jakby nie ma do końca takiej stuprocentowej recepty na tej wodzie, na dzierżnie, że wchodzi kurwa tu mistrz świata i okolic i on będzie tu łapał same duże ryby, a małych on nigdy nie będzie łapał. Przecież sam opowiadałeś, że już nawet i jebitne kulki 25 zakładałeś i kurde dalej się świeciło towarzystwo. Znaczy, wiesz co, ja też pierwszy raz jestem na tej wodzie właśnie we wrześniu, tak jak żeśmy zaczęli, czyli koniec września i teraz właśnie październik. Tylko, że ten październik jest jak początek września. Tak, 20 parę stopni. Jest 20 parę stopni, jest mega ciepło, wiesz, te ryby są naprawdę bardzo aktywne. Woda ma w granicach właśnie, wiesz, 18-19 stopni, to jest naprawdę jeszcze wysoko, także no to tak, się też nie tak. Ma co dziwić. Wiesz, zazwyczaj siadałem tutaj już później, czyli wiesz, listopad, nawet siedziałem tutaj do połowy grudnia.
Tych brań było zdecydowanie mniej, ale wchodziły naprawdę fajne ryby. Więc mam wrażenie, że wiesz, wytypowanie bardzo dobrego miejsca, w którym one się po prostu schylają, gdzie nachodzą wiesz, z otwartej wody, zwiększa nam znacznie szansę połowienia tych fajnych ryb, ale tutaj nie mamy na to wpływu, bo nie wiemy, jaka grupa ryb odwiedzie nam miejscówkę. Dokładnie. Musimy je po prostu, trzeba będzie je po prostu przerzucać. No tak, ja tutaj mam, wiesz, trochę tych dwudziestek mam połowione, to nie choć, wiesz, mam to gdzieś, wiesz, o co chodzi, bo tak jak i ty zresztą, ja nie jaram się teraz, wiesz, łowieniem na wagę i tak dalej, czy to są dwudziestki, piętnastki, czasu, tak. Nie? Cieszę się, że mogę tu być, ale z tych ryb dużych, które tu połowiłem, to bardzo często miałem taką sytuację, że łowiłem rybę 3 kilo dosłownie, a po tej trójce ryba 23. Dokładnie. Tak samo było i teraz, gdzie łowiłem małe ryby, złowiłem bardzo małego golasa, a zaraz po nim przywaliła ryba 24, także miałem taką sytuację siedząc tam na czarnej drodze, że też miałem rybę ponad 22 kilo i zaraz po tej rybie 22 kilo, kiedy robiliśmy zdjęcia, sieknął taki mały, nawet mam takie zdjęcie na Instagramie. Masakra, nie? Taki dosłownie wieś wigilijniak, więc tutaj najważniejsze będzie po prostu, wiesz, skuteczne łowienie poprzez systematykę, poprzez to, żeby sukcesywnie umieszczać to jedzenie razem z tym zestawem w wodzie. Nie poddawać się, wiesz o co chodzi, jest piąte branie, siódme obojętnie, które w nocy trzeba postawić, bo w końcu trzeba to... pracować i tak. Tyle, nie? No i tak będziemy robić i tyle, no bo co, no bo co, co nam... Co do jeszcze tej półeczki, którą mamy z lewej strony, to jednak ona jest troszeczkę inna, pod tym względem, że zobacz, te półki tutaj pierwsze, one nie są zamulone, zauważyłeś. Tak, to prawda. Są twarde jak jasna cholera. Tak, to jest twarde, lekko gdzieś jakaś glina. Są... Tak, między tym jest ta trzcinka i jakaś glina, która minimalnie gdzieś tam przykleja, wyrzucać nam ciężarek. To jest w zasadzie jedyna różnica i to jednak, że te spady tutaj są troszeczkę z lewej strony ostrzejsze i ta półka jest po prostu mniejsza. Ale spokojnie jest to kilka metrów na postawienie zestawu. Jest, więc... jest, to widzę. To jest kilka ładnych metrów, że te po prostu między tym, na przykład te 4-25 metrów, to po prostu ten spad nie jest taki. No nie, a jest taki. W zasadzie różnica jest, wiesz, tych poziomów, ja sobie zawsze staram się to też jakoś tam wyobrazić, poprzez oczywiście obejrzenie sondy tego wszystkiego, ale ten spad jest naprawdę minimalny. Jest kontrolny i taki typowy, tak. To jest taka typowa... Też zaczęło dosyć, no w tym momencie wieje akurat z południa, ale jak Stasiu przyjechał, to wiał mocny zachodni wiatr. Tak zresztą cię przywitało, nie? Teraz tak. Troszeczkę nam się uspokoiło, zapowiadają kolejne mocne wiatry w następnych dniach. W zasadzie... Znana z takiej neutralnej strony, dlatego że siedzimy na środku zbiornika, więc gdzieś tam te masy tego będą przepływały. Połowimy, zobaczymy. No generalnie co, słuchaj, zestawy mamy wywiezione. Lokowania są dobre, wiesz, tak. Pogoda jest też dobra. Wędki są wywiezione, wszystko i nic innego, tylko trzeba czekać. No tak. Iść teraz jakąś pyszną zupę zjeść, którą żeś tam przyrządził na przyjazd. Tak, i tyle, także my idziemy jeść zupę, a wy bawcie się dalej filmem. Dokładnie, oglądajcie dalej. Dupelos taki, że masakra. Pierwszy zdzierż na dupek mały. Dupek aż strach. O Jezu, jak jeszcze klapnął. Pierwszy dzierżyński karpiuk. Właśnie tutaj byku. Do widzenia, panie. Co tu się wydarzyło?
Ale jaja. Widzicie to? Masakra. Jaki... Ryby już pewnie nie ma. Jest, jest jeszcze, patrzcie. Jak ucieka. Come on, come on, come on, come on, come on. O, jeszcze. Jeszcze. Kurde, już było siatce. Dobrze, starze. Jep. Jest. Yeah. Wreszcie trochę, wiesz, jakaś większa ryba zdzierżna dużego. Po drugiej dobie jest jakaś fajniejsza ryba, którą można pokazać, bo tak przerzucaliśmy wszystko małe. Darek miał też jakieś w nocy nasteczki takie podobne do moich, ale podjął decyzję, że wypuszcza. A ja nad ranem widzieliście tą walkę, była ryba. Naprawdę, tak jak mówili, bardzo silne są tu ryby. Ryba nie jest jakaś wielka, ale wreszcie to jakaś do pokazania, bo mówię, nie jest jakaś tam 3-4 kiloweczka, ale jest pierwszy. Dzierżański karp. Fajne, silne rybska, naprawdę. Przede wszystkim, jak Darek mówi, dzikie, bo tu się wylęgły, tu się wychowały i tu przychodzą po mega towar. Kolejna ryba właśnie wjechała na super killa z DB, ale które zakładamy tutaj 25 z racji tego, że bardzo dużo jest leszczy i mały karpi. Rybka naprawdę fajna. Normalnie bym ją wypuścił, ale jakieś zdjęcie sobie zrobię, bo z pierwszą rybą zdzierża dużego usłowo robię sobie zdjęcie. Także szybka sesja foto, ryby wypuszczam i dalej łowimy, bo według Darka doświadczenia ryba właśnie powinna się ruszyć i chyba to jest oznaka, bo to jest strzał za strzałem. Darek też miał brania, także do roboty. Jest fajniejsza ryba. Mój przyjacielu po mamuśkę, bo wiem, że to są takie zdrowe mamuśki. Może być ta mamuśka taka, co Darek zapłonił kilka dni temu. Płyń, byku. No cóż, Darku, woda ta jest znana z tego, że jest to, jak wcześniej już mówiliśmy, pierdyliona leszczy, pierdyliona karpi. Jednak mimo wszystko to, że trzeba przerzucać te ryby, to jednak jesteśmy tu już, jestem tu u ciebie drugą dobę. Trochę rybek się złapało, fakt faktem małych, jakichś takich duperelek, jedna ta u mnie 12 siadła, ty miałeś jakieś 12 w nocy. No chociaż tak. Prosiłem Darka, Darek, zostaw rybkę, zawołaj, byśmy nagrali, ale Darek co zrobił, Darek wypuszczał te ryby sobie z podbieraka i no nie jest wam dane zobaczyć, ale możecie uwierzyć, Darek te ryby... No miałem Darek, tej nocy miałem 7 ryb. Te ryby, no 7 ryb miał tej nocy, łowił. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jednak mimo wszystko, słuchaj, jestem tutaj 40 ponad 8 godzin no. I mam jednego Leonidasa na zestawie, czyli taktyka, o której opowiadałeś mi nęcenia, jednak sprawdza się i może powiedz parę słów na ten temat, jak ty to widzisz i co mi sprzedałeś, w sensie co mi opowiedziałeś. Nie? Znaczy wiesz co, Stasiu, tutaj tak naprawdę teraz dopiero łowiąc w tym roku zacząłem łowić na duże kule, bo gdzieś nawet teraz się zdarzało, że kładę mi 2x25 bądź ta pojedyncza 25. Kiedyś kładłem najwięcej, wiesz, na 2x20, czy tam jakiś grzybek, coś w tym stylu i to było w zasadzie maks. Tutaj teraz nie chodzi nawet o same leszcze, tylko o te małe karpie, które zresztą, wiesz... No przerobiłem jakby, ich trochę. Tak, jakby to był problem tylko z leszczami, no to wystarczy gdzieś położyć tą przynętę na dnie, wiesz o co chodzi, obsypać paroma kulasami i tak naprawdę niezależnie od tego, tak, czy masz, wiesz, 20 czy 25, to te leszcze takie po 5, po 7 kilo... Tak, I tak sobie wiesz poradzą z tym. No na 25 miałem dzisiaj leszcza, nie? Problem jest bardziej z tymi karpiami, które wiesz, walą po tych kulkach, bo często wyciągamy nawet ogryski, wiesz o co chodzi, już po nich. I tych karpi naprawdę zbiera się tam bardzo dużo. No i gdzieś tam walą po tych przynętach, po tym wszystkim. No ale wydaje mi się, że jakby takim kluczem do tego, żeby jednak ograniczyć brania tych małych ryb, jest punktowe nęcenie. Jednak tymi większymi kulami, czyli 2-3 garście tych kul
Ale używasz kule z tego co wiem, bo znamy się już trochę. Z Dreambajca tego super kryla, Chiquitę, nie? No tak, teraz akurat wiesz, jedno miejsce mam już, te które obawiam dosyć długo, na którym już mam połowione piękne ryby, było tylko sypane super królem. Na początku jeszcze czarnym orzechem i standardowym orzeszkiem. No orzech to podstawa. Na te lewe miejsce staram się już troszkę mieszać, bo już dodawałem właśnie Chiquitę. Dziś już postawię sobie też również na Chiquitę, też myślę, że będzie to pojedyncza 25. To jest taki słodki smak, tak, to są wymieszane właśnie estry wanilii, banana i czekolady. To jest też kula, która ma już sobie właśnie wiesz, alkohol. Właśnie Minamino, czyli bardzo fajne nośniki też smaku i zapachu i zresztą wiesz, bardzo dobre rzeczy dla ryb. No ale tutaj chodzi mi bardziej też o to, że też chcę po prostu spróbować wiesz, na jakieś słodkie. Obawiam się może tych leszczy, ale wydaje mi się, że jakiegoś wielkiego problemu z nimi nie ma. Gorszy problem niestety jest z karpiami moimi. Tak, ja generalnie przyjąłem, posłuchałem się twojej, jeżeli chodzi o twoją taktykę, też robię mieszankę tych Haller 90, super kryla. Orzecha, nie używam, broń Panie Boże, żadnych kukurydzy, żadnych tego typu drobnych zalęt, bo to jest po prostu... peletów, bo to by było zabójstwo, nie? Sami wiecie, na wielu filmach używam granulatu Allera, ten granulat jest zajebisty, ale on jest za zajebisty tutaj na tą wodę, bo ja bym tu po prostu umarł od tych leszczy. No mógłbyś tutaj mieć przerąbane Nie trochę. Wiem, no ktoś mógł powiedzieć, no to trzeba wziąć Stachu na przykład jeden worek 25 kg, załóżmy, teoretycznie, wysypać w jakimś miejscu i żebyś odsunął te ryby. No, tylko to też jest to, co ja Ci mówiłem, żeby na początku nie wiadomo jak wiesz, nie sypać drobną przynętą niczym, bo wiesz, jak wyjdą Ci te małe karpie, czy te leszcze jakby wjechały, to one nie wpuszczą niczego innego, więc wiesz, stawianie tam gdzieś PV-ek, wiesz, i małych bałwanków, tak, takich rzeczy. To i tak się gnojem skończy. Tak, to i tak kończy się mało rybą. No tutaj po prostu ta 25 na długim włosie, więc ona też punktowo, zasypana punktowo daje nam troszeczkę więcej komfortu, jeżeli chodzi o oczekiwanie na dużą rybę. Nie? Ta woda jest po prostu specyficzna. Myślę, że na wielu wodach typowo karpiowych, nie używam zawsze słowa komercyjna, bo tu też jestem na komercji swojego rodzaju, bo też za tą wodę zapłaciłem, ale chodzi mi o to, że na wodach takich typowo dla karpiarzy, myślę, że tych karpi jest i tak mniej niż tu jest karpi, więc znaczy, wiesz co, tutaj każda ryba, którą my łowimy i którą będziemy, mam nadzieję, mieli okazję złowić, czekamy na te największe ryby tutaj, zresztą każdy z nas przyjeżdża po to nad wodę. Wiesz, tutaj te ryby pochodzą wszystkie z naturalnego tarła, bądź to są ryby napływowe, które gdzieś tam mogły uciec, ale wszystkie ryby w tej wodzie to są ryby całkowicie dzikie, bądź ryby wymieszane. Mnóstwo ich jest. No ich tutaj jest, no myślę, że nie do policzenia. Od takich karpików po 15 cm, to jest niesamowite, po takie nie? 3-5 kg, które łowimy, naprzykrzyło się tego bardzo dużo, zresztą nie można powiedzieć naprzykrzyło, bo to ma bardzo dobre rokowania na przyszłość, tak, wiadomo. Tak, tak, dla samej wody, tak, zgadza się. Zresztą było to też widać po samych zawodach, gdzie wiesz, gdzie ryb od 5 do 7 kilo też było mnóstwo. No i później ten kolejny przedział, ten, który łowię nawet tak jak tobie dzisiaj mówiłem, czyli takie ryby w granicach wiesz, 12-13 kg. No miałem okazję chociaż jedną rybę złapać, mam nadzieję, że to nie będzie jedyna ta ryba. Nie, ja myślę, że wiesz, że tak naprawdę jak weźmiemy się ostro za temat, głównie mówię tutaj o sobie, czyli to, że gdzieś wiesz, bo troszeczkę odpuściłem po tej nocy, gdzie miałem te 7 ryb, byłem bardzo już zmęczony. Teraz też była druga nocka, gdzie miałem kilka ryb, też nie dospałem, jeszcze zmagam się z jakimś wiesz, bólem zęba i tak dalej, także dzisiaj ale bierzemy się za roboty. Ale nie ma tego jednak, tego czegoś, no, tej takiej tego złotego sposobu na nie, to. Znaczy nie chodzi mi o złoty sposób, chodzi o to, że wiesz, ta taktyka, którą przyjmujemy tutaj, to nęcenie i tak dalej, jest wszystko, ja uważam, że to jest wszystko ok, tu więcej się nic nie da zrobić. I te duże ryby albo tu wpłyną i będziemy je łapać, no, albo nie wpłyną. I w momencie, przynajmniej do czasu, do którego ja tu jestem, nie będziemy ich łapać. I tu jakby no nie da się już nic więcej robić w taktyce nęcenia, bo mówimy teraz ciągle o nęceniu, o kulach, tak, ja że ktoś wrażenie, by tam przynęty zmieniał, wiesz, jakieś popki nie, dawał. Nie, nie. Ja myślę, że to w ogóle kompletnie znaczy, nie ma to znaczenia. Zadziała, znaczy to ma znaczenie, bo danie tutaj popków czy waftersów zadziała prowokacyjnie dla tych małych ryb, zresztą sam no, wiesz. No, chodzi mi o to, żeby właśnie nie dawać. Żeby nie dawać, żeby nie, także... Żeby nie dawać. Ja dalej używam swoich kombi Rigby Stan, które często widzicie na filmach. Nie zmieniłem swojej taktyki, ponieważ nie łapię tak jak tutaj łapałem w marcu na czarnej drodze z Darkiem i tam była bardzo dużo tego bułomułu, więc używałem długich przyponów miękkich. Tutaj kompletnie nie widzę sensu używać tego typu przyponów, znaczy inaczej, ja tak uważam, ty tak widziałem, znaczy, ty ja i tak używasz dłuższych, ale o przyponach jakby później porozmawiamy. Chodzi mi tylko, mówiąc o taktyce samego nęcenia, myślę, że chyba to co mieliśmy zrobić, to chyba... No tutaj w zasadzie zrobić się więcej nie da, bo nasypanie, tak jak żeśmy już mówili, nasypanie drobnej partykuły, czy jakiegoś peletu, czy takich rzeczy, które będą szybciej pracować, no zadziała w drugą stronę, czyli sami sobie strzelimy gdzieś tam w kolano. Danie PV-ek, to jest ten sam temat. Przerabiałem to. Bałwanków, waftersów, mocno dopalonych rzeczy, niestety to jest to samo, więc myślę, że... Ja na początku przyjazdu dałem PV-ki. Mówiłem Ci też i zaraz złapałem, kurde, te małe karpiki.
no chyba nie o to chodzi, nie? I zrezygnowałem z PV-ek. One po prostu działają bardzo mega prowokująco na tą małą rybę. Szybko ją ściągają i to jest po prostu bez sensu. Wiesz co, ja miałem okazję łowić w tym miejscu, tak jak ci już mówiłem, cały listopad w zeszłym roku, nie? I gdzie praktycznie przyjechałem i od kopa w pierwszej dobie złowiłem już rybę pod 20 kg. Miałem później ryby właśnie, wiesz, 19800, 18,5, 18, czyli piękne ryby jak na ten zbiornik. I wtedy tych brań było zdecydowanie mniej, bo to było, tak jak ci też mówiłem, 2-3 brania na dobę, ale konkretnych ryb. No, to co już to, więc ja mówiłeś, wiem, że taki czas tu nadejdzie, ale to jeszcze trzeba troszeczkę czasu. Woda jest jeszcze za ciepła, ta mała ryba jest bardzo aktywna i to widać, bo ryby łowione są w różnych częściach zbiornika. To widać zresztą nawet po socialach, po Facebooka i tak dalej. Tak więc co, no... Taktyki nęcenia nie zmieniamy. Realizujemy plan, który mamy, który zresztą się sprawdza, który jest już poparty też wynikami na, wiesz... Powiedzmy tak. Przez kilka lat, które tutaj też łowię, bo łowię bardzo podobnie. No i co? I tyle. Czekamy na rybki. Patrzcie! Po delikatnej zmianie taktyki i tak naprawdę dwóch dobach bez kontaktu z większą rybą, wreszcie jest rybka, po którą tu ze Stachem przyjechaliśmy. Przepiękny złoty golec z wielkiej wody. Piękna walka przy dużej fali, przy dużym wietrze. No i na mojej macie melduje się właśnie amator superkryla. Pojedyncza kula 25 mm. Długi włos, standardowo blowe, klik, tak jak lubimy. No i jest pięknie. Już wam szybciutko pokazuję. Zobaczcie sobie, jaka cudowna ryba. Przepiękna ryba z wielkiej wody.
Takie ryby lubimy. Kurczę, po to tu przyjeżdżamy. To są jedne z najpiękniejszych chyba polonijskich w Polsce. To są na wiele nieduże. Chyba nawet możemy powiedzieć, że na pewno to są najpiękniejsze pełnoludzkie w Polsce, bo cudowne ryby, przepięknie, mega się cieszę i co, zobaczcie sobie jeszcze raz, lecimy Stasiu dalej z tematem. Jo, jo, szybka sesja foto i kurde. I lecimy. To jest Dominik, tak zwany jajcarz, robi jajówę. Dominik, pokaż co coś zrobił. A jest 310. Jajuwa, Dominik zadowolony. Tu wchodzimy do majstra. Majster gotuje nam zupę na dzisiaj. No, jakaś tak zwana pożywna zupa. Tak jak w tym filmie było, wiesz, Padarek. Najpierw taką zimną, ciepłą, pożywną zupkę, a potem dopiero setkę z lodem. Później setkę z lodem, nie? No, jakaś zupka żynowa trzeba normalnie jeść. Wiadomo, siedząc tyle nad wodą, to nie będziemy jedli jakiegoś świństwa. Tak. Kiedy możemy grilla zjeść, to możemy, nie? No tak, Dominik robi jajecznicę, ja już przygotowuję jakąś zupkę jarzynową, później zrobimy jakąś karkóweczkę, do tego ziemniaczki. Dokładnie, dokładnie. I będzie luks. Także tu jest Darka, kurczę, królestwo. Nie będziemy mu tutaj za bardzo w jego prywaciznę wjeżdżać, w jego tak zwane skarpety i majtki, ale generalnie domek, ale domek generalnie fajny, ma tutaj tą przyczepę, w ogóle miejscówka jest kozak. Dominik dalej walczy z tematem. Mimik! Mimik. Mimiś. Mimik. Dobra, my idziemy jeść, a wy dalej oglądajcie film. Dokładnie. Chodzi o sojecznicę, bo ja dalej nie rozumiem. To ja inaczej robię. Tak mówicie, wiesz, wybijam tak biurę, potem nagrzewam. Ta kiełbaska jest posmażona. Wbijam całe jaja i one się smażą. Takie ala sadzone. No, one, ale nie, one się smażą i za chwileczkę je, nie? Przekładasz tak delikatnie. Ale one jak są z pomidorami czy z czymś, to ona już tak nie wyjdzie, bo pomidory same, wiesz, dodają. Dodają wody, nie? To jest właśnie woda. To jest właśnie karpie. Siedzisz, kurde, wydaje ci się, że wszystko będą być zgodnie z FIFA. Oni gdzieś pójdą w diabły. Ja wczoraj mówiłem wieczorem, że one przyjdą, że będą ryby. Mówiłem wam to dokładnie, że dzisiaj będą ryby. Czasem trzeba 1-2 dni spokoju, że znowu wracają. Tak w kółko tu jest. Między nimi się przepierdoli, przewinie jakieś dupne zaraz. Dlatego tutaj tak ważne jest to, żeby kurwa cały czas łowić. Nie wiesz, nie kurwa, nie męczą te kurwy, wiadomo, żeby się nie zrażać, że cały czas będzie wyłazić. Przebijać się przez to. No ja teraz, kulka 25, ile oni jest 2 kilo? Mówię, co ty tu robisz, gno jeden, nie? To jest, wiesz, pod pompaną tak. Zobaczcie, co tam na dnie się dzieje teraz. Masakra. Kokoła. Ale wiesz co, pod tym markerem, co ja go mam, nie wyciągam w ogóle nitek. Nie wiesz, huluje rybek z tego teraz, oni desa, nic nie ma. Po prostu trzeba łowić, przeławiać te ryby kryja. Teraz zobaczycie kompilację pobierania bałwanków przez skarpie i to powinno też dać do myślenia nam. Na pewno te długie włosy zadziałały, to co rozmawialiśmy z Darkiem, że zobaczcie. Karp wziął ten bałwanek sam na długim włosie i go wypluł. I takich rzeczy będzie mnóstwo. Kolejne podejście. Zobaczcie znowu. Delikatne dotykanie tego bałwanka i odrzucenie go. I kolejne i odrzucenie go. I takich sytuacji było mnóstwo nagranych na kamerach. I tak zastanawiam się. Z jednej strony ok, fajnie, bo ograniczyliśmy ilość brań małych karpi. Pytanie jest, ile ograniczamy brań dużych karpi. Na pewno tutaj ewidentnie to widać, że kolejna sytuacja, identyczna. To co Darek mówił, że popki, bałwanki na 100% prowokują karpie do brania. Tylko mówię, ile takich brań mogliśmy mieć na pusto. I teraz sytuacja, przyjrzyjcie się. Zaraz będzie na zwiększonym tempie karp. Zobaczcie, pobiera bałwanka, dosysa go do końca,
Hak trafia na pysk, pięknie się układa, odkręca się, przypon działa, ale haczyk nie zacina ryby do końca. Nie wbija się do wpyska, a haki mam ostre. Pomyślcie sobie teraz nad sytuacjami, kiedy nie dbacie o te haczyki. Bardzo dużo karpiarzy to robi, nie ostrzy ich jak trzeba. Po prostu jakby ostrość haczyka nie traktuje za bardzo poważnie. Ile takich brań macie, ile takich brań opuszczacie? Także mam trochę do przemyślenia po tym, co widzę. Wy pewnie też. Każdy wyciągnie po swojemu wnioski. Czy bałwanki są dobre? Jak zbudować je? Może jak poprawić mechanikę tego wszystkiego? Czy może te bałwanki, zobaczcie, kolejna sytuacja, może zrobić mniejsze, zdecydowanie mniejsze, bliżej haka, na slip D-rigu, nie na bloatout rigu. I może jednak lepiej tych małych ryb przerzucić dużo, a nie przegapić fajnej ryby. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat, jak wy to widzicie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe i daje mocno, ale to bardzo mocno do myślenia, jaką przyjmować strategię, widząc takie rzeczy. Zauważcie też, jakie jest dno nadzieżnie dużym, to jest żyjący karp na półce, jest piasek, troszeczkę jakiś fafrocki, trochę jakiś resztek roślin. Twarde dno. Nie bałem się tu używać kombi rigów moich. Nie było potrzeby używać długich, miękkich przyponów. A tutaj jeden z drapieżników znanych nadzieżnie dużym, czyli właśnie sondacze. Tego też bardzo dużo się przewijało na tych górkach na wideo. O konie, które widzicie. Mnóstwo tego, mnóstwo ryb było. No ale królami jednak te dzierżna dużego są karpie i leszcze. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejny sandacz, który sobie przycupnął na zboczu górki. No i zdziwiony reszcz. No kolego, uciekaj stąd, to moje żerowisko. Zobaczycie też kormorany tutaj żerujące na białorybie. Po prostu prędkość i szybkość tych ptaków jest oszałamiająca. Wcale się nie dziwię, że wpada stado takich kormoranów i momentalnie wytrzebie rybę. Kolejne okonie. O, właśnie przepłynął kormoran. I kolejny. Zobaczcie, jaka to jest prędkość, jakie zawirowanie. I kolejny. I oczywiście ryb nie widać w kamerze. I znowu. Tego też jest nadzieżnie dużo. Bardzo, bardzo dużo kormoranów. Zresztą jedna z miejscówek się nazywa kormorany. No i tutaj mamy żerujące leszcze. Zobaczcie, wziął łowtersa, przerzucił go. Teraz mamy łowtersa w prawym dolnym roku. I zaraz zobaczycie branie leszcza, który się zatnie. Op. Do góry się widać, rurka antyspontaniowa się podniosła. Leszcz jest zapięty. No i tu sobie zobaczycie taki szybki hol leszcza. Nadzieżnie duży. Za długo nie jest w stanie. Zobaczcie, to jest branie, tak, ryba poszła do góry, więc macie branie do pod kij, potem ten ciężarek opadł na dno, już nie chciałem tego tak mocno pokazywać. To macie branie właśnie do brzegu, do góry, do dołu. Po prostu ta ryba ciągle to podnosi i unosi. No i trafia w ręce moje, zaraz zostanie wypięta. To tyle, jeżeli chodzi o sekcję underwater. Mam nadzieję, że troszeczkę daje do myślenia i tak jak mówiłem, proszę wpiszcie w jakieś komentarze, co myślicie na temat tej sytuacji z tymi bałwankami, jak wy to widzicie.
Lojdarku było? Lojtek. Nie no, średnia taka rybka, ale zapięta gdzieś tam też za bok, także dlatego taka ostra dola. Zestaw postawiony. Lecimy dalej. Lecimy dalej, jo. Dokładnie. Wisi jakiś lechut. Wiesz, to karta. Chodź. Dzień dobry. Kontrola drogowa. Trzeci dzień zasiadki. Znowu tutaj przecina na 5 metrach chyba wyjechała. Tym razem wyjechała na dwie kule, ale 90 speedowe. Zobaczcie jakie piękne, czyste złoto. Piękna złota, pełnouska plasteczka. Coś pięknego. Te ryby naprawdę są tutaj cudowne. I tak jak Darek często mówi, że one różnią się od siebie kolorami, kształtami nisek i tak dalej, i tak dalej. To jest prawda, że coś w tych rybach jest takiego zdzierżna, że można się w nich zakochać. Dobra, no to kurczę, słuchaj, no, bo generalnie żeśmy wcześniej rozmawiali o tych szyponach. Ja stosuję swoje i tutaj jakby nie będę opowiadał o swoich szyponach, bo na wielu filmach widzieliście je. I bardziej Was zależy tutaj, jak mówiłem wcześniej, na tym, co Darek ciekawego robi. Opowiedz trochę może o tych swoich szyponach. W zasadzie, Stasiu, tak jak mówiłem, jest to typowy klasyk, typowy blowback rig na haczykach straight, czyli takich typowych kontynentalach. Wiadomo, w każdej firmie nazywa się inaczej. Bawidzie snagi, tutaj Bawidzie są... snagi, tutaj akurat są to straighty, w kordzie są to kontynentale. Tutaj jest tutaj ten haczyk, nie? No. Haczyk numer 4, włos taki troszeczkę dłuższy, tak aby swobodnie na nim umieścić właśnie kulkę 25 mm. Tak jak gadaliśmy, żeby chociaż troszeczkę spróbować ograniczyć zapięcia tych bąków, nie? No, mieliśmy już okazję przejrzeć kamery podwodne i widać to dokładnie, nie? I troszeczkę oczy otworzyło, że działa to, nie? Że ten długi włos jednak działa, że tyle smerfów, co podchodzi tam i psoci się, to jest naprawdę... No dokładnie, próbują to tam zastać wielokrotnie, bo to widać na tych filmach. Nie, no rzeczywiście, to jest po prostu, to jest ten, każda firma troszeczkę inaczej nazywa, ale kształt jest ten sam, chodzi o tą mechanikę, ten krótki trzonek jest tutaj, gruby drut i te haki są, nie łapałem na nie, ale domyślam się, że są piekielnie mocne. Są mega ostre i mega mocne, to jest tutaj najważniejsze. Wiesz, to też chodzi o to, żeby co rybę nie wiązać haka. Wiesz sam, ile tu jest brani, ile musiałbyś tych haków wiązać w ciągu nocy, nie? Ja non-stopą robotę, non-stop, kurczę, wiesz, nie? Także
A ten, dobra, ale na plecionkach jak używasz? Na, bo wiesz, bo różnie, bo na tutaj miękkich... mam akurat, wiesz, to jest taki semi-stiff, czyli taka powiedzmy średnio sztywna, że tak powiem, ale tutaj akurat zdjęłem z niej na całej jej długości, zdjęta jest otulina. Mm-hmm, no mm-hmm. I też standardzik, też blowback rig, tak jak widzicie, wszystko pod kulę 25 mm pod tonącą. Myślę, że tutaj przerwy między tym jest około 3 cm, 2,5 coś w tym stylu, nie? Między hakiem, no a drugi wiąże już na całkowicie miękkiej, tonącej plecionce. Tak jak dosyć gęsto splecionej. Także no, jakieś... fajna jest, pokaż mi ją na chwilę. Zobacz sobie. Tapetka jest fajna, naprawdę mi się podoba. No, tapetka jest naprawdę bardzo fajna. Tutaj ten rock bottom zresztą tak samo, ale jednak zdecydowanie częściej używam właśnie... Jak na przykład jest taki długi, widzę, on ma z 30 cm? Myślę, że z 31-32 cm no, będzie miał. 31-2, no. No. Tak jakby od ręki prawie zawsze się tak wiąże, wiesz, przyzwyczajenia po prostu, nie? Widzę właśnie, bo generalnie trochę robisz dłuższe niż ja robię przypony. No. Ale chociaż tutaj nie ma takiego wielkiego mułu, jak tu łapiemy, nie? To nie jest to, co byliśmy na wiosnę, ciebie na wiosnę na tej tak, ale trafiają się takie partie, że tego mułu jest około 15-20 cm. I tak jak już ci mówiłem, ja nie przestawiam zestawu, nie prostuję tego przyponu, nie wyciągam tego ciężarka. Więc czasami jest tak, że to gdzieś po prostu z ciężarku, odpływem naporu tego ciężaru, gdzieś głębiej to troszeczkę siądzie, nie? Ja. Dlatego tak asekuracyjnie daje troszeczkę dłuższy przypon, czyli te mniej więcej 30 cm. Tak, tak. Branie, jak widziałeś, tych większych ryb są na tyle pewne, one mocno zasysają te przynęty, więc zapinają się też bardzo dobrze. Tak, klasyczne przypony, kurczę, klasyczne blowbacki, rigi. No tutaj nie ma żadnej, jakby, że tak powiem, wiesz. Mi się wydaje, że tutaj po prostu nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy. Nie. Te sinkersy są fajne i to nie jest to, jak większość myśli sobie, żeby to, kurczę, powodowało, wiesz, tak jak to śruciny dają, żeby ta pletka tam lepiej schodziła, tylko to po prostu jest dociążenie miękkiej plecionki, żeby tam gdzieś nie cykowała, nie? No tak, dodatkowo możemy troszeczkę przyspieszyć tym, dodając jeszcze pastę wolframową, tak jak zrobię gdzieś, dodatkowo przyspieszyć jeszcze rotację i obrót tego haczyka, nie? Aha, bo ty jeszcze dodasz do tego troszeczkę pasty, tak? Tak, jeszcze będziesz dodawał, tak? Ciekawy jest też ten sinkers, okay. bo jest wyżłobiony, nie wiem czy widziałeś. No widzę właśnie, no. Także ta pasta... Lepiej się pasta będzie trzymała. Tak, dosyć dobrze się wtedy tego trzyma. Sprytne. Sam bardzo lubię właśnie używać albo ich, albo kwików takich standardowych, nie? Generalnie w ogóle montażka tego, to małpy jest taka też dosyć ciekawa, nie? Mają takie, wiesz, gdzieś rzeczy niby w tej montażce... Kurczę, nawet wiesz, o tym gadałeś, ciężko, że nie da się już coś nowego wymyśleć. Tak. Koło jest wymyślane 10 razy na ten, ale coś tam jest zawsze przemyślane, wiesz, jakieś rzeczy jest nowa przemyślana. W zasadzie tak jakby do mojego łowienia, tak jak ja łowię, no to wszystko co występuje w ofercie, wszystko też idealnie się sprawdza. Bardzo lubię właśnie tematy dociążane, czyli gdzieś tam dociążane kickery, dociążane właśnie rurki. To są bardzo fajne rzeczy. Nawet jeżeli używam jakichś tam powiedzmy plecionek, które nie są dociążone zwykłych miękkich, no to wtedy i tak smaruję sobie. Ale to rzeciwiście są te rzeczy, te małpy są dociążane, bo tak. Ja takie poczułem, wziąłem ręki w twój przypon. Wziąłbyś standardową rurkę, gdzieś tutaj powinny być, no to zobaczysz zaraz różnicę, nie? Między tą a tą, nie? Nie, no jest, może nie jest jakaś wielka, ale czuć, że jest. No ale przykleja fajnie, bo wiesz, zawsze sprawdzam sobie zestaw przed położeniem, go jest wszystko fajnie. To jest fajnie, ważne, bo jak się wpierdzieli tu powietrze, to może gdzieś unosić to. Tak, często na nasz tor gdzieś tam później stoi. Ja... Myślę, że masz chyba tą samą zasadę co ja, że jak wywieziesz zestaw, no. To chcesz spokojnie sobie siedzieć w przyciepie. Nie, muszę być 100% pewien, że tak, jest wszystko tak. Okej, okay, a nie, że gdzieś tam... Zobacz, nawet widzisz po tarciu, nie? Jo. Jak tre przyponami, wiesz o co. I tak jak ci mówię, jak mam jakieś po prostu zwykłe materiały, to dodatkowo jeszcze smaruję sobie tą pastą wolframową, także... Zawsze jest fajnie, nie? Dociążam sobie właśnie w ten sposób, nie? Stary numer, nie? Z tą pastą, taką przecieranie tego, tarcie tego, nie? Przyponu. No i co, tak jak mówię, dodamy pastę jeszcze na samego sinkersa, a przypon jest w zasadzie gotowy. Czyli prościutko, tak jak mówiłem, 30 cm blowback rig, łowimy na miękkim głównie, więc ten przypon idealnie mi się tu sprawdza. Coś to, co możecie też widzieć gdzieś tam w socialach czy gdzieś, bo tych ryb naprawdę siada dużo. Na haki, tak jak mówiłem, haki bardzo ostre i przede wszystkim takie, które nie będą się zbyt szybko tępiły, bo i tak tego wiązania jest tu dużo, a ile dopiero mogłoby być, nie? Dokładnie. Ja kurczę, ciągle ileś przyponów przygotowanych, ciągle je przewiązuję, przecinam. Ciągle ich brakuje, nie? A tak naprawdę nie trafiliśmy tutaj jeszcze na takie prawdziwe epicentrum brań, jakie tu potrafi się odwalić na dzierżnie. Jak Darek raz mi to opowiadał, to mi się po prostu mówię... No to też widać czasami, jak wyglądam na danych zdjęciach, nie? Bo to... jak Wieczysław Nieszczególny. No tak, dokładnie. Jak moja stara. Jak twoja stara. To jest hasło tego wypadu. Tak, hasło tego wypadu. Jak jest taka zabawa pomidor, to u nas jest moja stara na wszystko, nie? Tutaj jest moja stara, nie? No, także moja stara jest z nami, ja zaraz się biorę moja za rurki. Też. Bo ja, choć ja swojej nie mam, ale ten, nie? Ale też jest ze mną, nie? Ale też jest z tobą. No to co, Darku, kończysz to robić i wywozimy chyba zestawy.
Tak, wywieziemy zestawy, no i będziemy czekać jeszcze na kolejne rybki. Jeszcze troszeczkę czasu mamy, na macie już wylądowały fajne ryby, więc... Tak, jest naprawdę przyjemnie. Więc jest gitara. Także my wywozimy zestawy i bawimy się dalej. Bawimy się dalej, dokładnie. Co nam panie Derku za wariat był? Taki pączek troszeczkę, nie wiem, około może 10 kg, może 9, trudno tego określić. To jest fajnie, taki typowy, nie? No. Dzierżański bandyka. No to nie znowu trochę inny, bo jest bardziej taki grafitowy, widzisz? Trochę taki jaśniejszy. No i tutaj... Późno rokokoko wpada. Późno rokokoko. Czekitka. Kamizelki nie masz, nie? Już czar prys, co? Ubieraj. Tate bąble. Nie jest jakaś ogromna, ale kurde też nie jest jakiś wielki. Kilometr. Takie bąble. Miałem okazję go widzieć, to taki czarnoch, co? Popieraka skoczył. Piękne zwierzę, co? No piękna ryba.
Tutaj u mnie ryba jest, a tutaj Darek, proszę. Prawdziwą rybę haluje. Tak zwaną... Pacynkę. Pacynkę. Patrzcie, prawdziwa ryba. Po to tu przyjeżdżamy na dzierżę na duże. A niedawno mówiliśmy, że nie biorą, nie? Tak. A to zadowolona twarz, chłopcy. Dziękuję. To co, Dareczku? 5 dni jak... Jak to mówią, to co dobre. Szybko się zawsze kończy. No. Została ostatnia nocka, wieczór już pięknie. Słońce zachodzi na tym Gliwickim morze. Słyszycie w oddali... Słychać fale jeszcze, tak. To jest po prostu sztos, nie? No jeszcze troszeczkę to jest rozbujane, aczkolwiek już się dosyć mocno uspokoiło, słoneczko wyszło. Po nocy, po takiej dosyć ciężkiej nocy, bo dosyć mocno wiało. Wczorajszy dzień był też dosyć chłodny i też dosyć mocny wiatr był. Ci, co byli u mnie na TikToku czy u Darka na relacjach, to widzieli, że Dzierżna się wczoraj trochę w nocy obudził, diabeł Dzierżna, nie? Tak, aczkolwiek pokazywali, też... że ma być gorzej, nie? Tak, tak było w zapowiedziach, w tych alertach, że ma być jakiś mega mocny ten wiatr. A było tak, no, akurat. Tak akurat. No, że może dla ludzi, którzy tak jak ja nie przyjeżdżają, wiesz, nie robią normalnie na zaporówkach, no to było to wow, ale już domyśliłem się po tych dwóch zasiadkach, czuję to, że... Że tak tu jest po prostu. Że tak to tu jest i ktoś to łapie non stop na takim zbiornikach, to dla niego to żadna jakaś tam wielka nowość, wielkie ten po prostu standard, nie? Dzisiaj po prostu jak dziecko bawiłem się na silniku, pełna rura, 75 to, ale ja też tak zawsze mówię. Nie, kurde, jak dziecko, a człowiek ma już prawie 5 dych na karku. Wiesz co, inaczej jest całkiem tak, jak siedzieliśmy pierwszy raz tutaj wczesną wiosną, gdzie dochodził do tego jeszcze śnieg, było naprawdę zimno, bo to były temperatury wręcz minusowe, bo taka jest prawda. Wszystko blisko wiesz, zera. Teraz żadna przyjemność. Teraz jest okej. Okay, no. Teraz jest super. Coś to widzicie po załączonym obrazku, mamy słoneczko, jest naprawdę piękna pogoda. Nie? Uważam, że zasiadka naprawdę się udała, były ryby, może nie było tych ilości takich, jak ty opowiadasz. Znaczy ale ilości były, tylko że... Tej drobnice, dużo drobnicy. Tak, nie? Dużo mimo tego, że te kulki dawaliśmy na długich włosach, co widzieliście na filmach Underwater, że ile żeśmy ogręcili tych brań tego, to sobie można tylko wyobrazić po filmie tym Underwater, który, no mówię, mieliście okazję zobaczyć. To idealnie widać wszystko tam. Tak, specjalnie potem zrobiłem też takie, prowokowałem małym woftersem, no to co tu, że to był moment zaraz, jedno branie, no drugie branie, co, nie? Tak naprawdę to zaczynaliśmy od tego rozmowy na początku zasiadki już, nie? Że właśnie woftersy, czy bałwanki, czy już nie mówię o popach, ale to są tematy, które mega prowokują tutaj te drobniejsze ryby, nie? I tym samym, tym doborem taktyki, które żeśmy tak naprawdę tu dobrali, czyli długie włosy, duża kula, ograniczyliśmy w znacznym stopniu te brania, nie? Kilka rybek ładnych siadło, tobie dzisiaj kurczę z rana się piękna ryba spięła. No troszeczkę z mojej winy, no ale to już tam, nie chcę tego, czasem tak bywa, nie? Karpiarstwo na tym polega, nie? Ja tu kurczę ten. Generalnie mówię, no ta taktyka się trochę zmieniała. Na początku dawaliśmy trochę kul, potem jednak stwierdziliśmy, że zasypiemy sztele grubej, ale samymi kulami, nie? Trochę no orzechem, tak nie? Tak też zrobiliśmy w sumie przed wczoraj. Wiesz co, nie. Pierwsza doba, druga, bo od trzeciej doby żeśmy zaczęli to walić, grubo tak? Już sypać, nie? I wtedy zaczęły, zapaliśmy wreszcie jakieś takie większe ryby, ale czy te fakty można łączyć? Ciężko powiedzieć, ja już tak sobie wczoraj próbowałem na to odpowiedzieć, czy może chodziło o to, że wiesz, że część tego jedzenia została na dnie, że te ryby miały do czego wejść, te większe. Miały się na czym zatrzymać, nie? No, ale nie wiem, bo z drugiej strony często ja łowię tu duże ryby dosłownie na garść kulny. No właśnie, to jest kurde... No nie... trzeba kombinować, no. Nie napiszesz tutaj jednego scenariusza dla tej wody, przy takiej populacji dużej, nie ma takiej opcji. Nie, no na kamerach widzieliście sami na tych ujęciach Underwater, że po prostu... Już pomijamy białe ryby, czyli karpie i leszcze, okonie, sandacze, no, tam się przewija wszystko dosłownie. Pierdylion ryb, naprawdę, to jest piękne, cudowne Eldorado wędkarskie. Mam nadzieję, że nikt tego nie spierdzieli, że nie zrobią takich dziwnych rzeczy, jakichś dziwnych zakazów, choćby te markery. No mam nadzieję, że od przyszłego roku, kurczę, skończy się ten cyrk, bo... No to jest absurdalne. To jest absurdalne. Rozumiem te bojki, jak ktoś zostawi jakieś butelki z wodą na sznurku, to jak najbardziej... To powinni gonić, wiesz. To powinni gonić, tak jest. Tak, butelki właśnie, markery, ha i tak dalej. No tutaj jakimś mega wielkim problemem to nie jest, no bo niestety nie... Znaczy, niestety. Na szczęście nie mamy tu spinningistów na łodziach, bo jeżeli oni nie widzieliby markerów, to kompletnie nie wiedzieliby przecież, gdzie łowimy. Tak, dokładnie. To są sytuacje, z którymi ja się spotykam na innych zbiornikach, gdzie po prostu ci wędkarze, oni przyjeżdżają nawet na parę godzin, oni nie chcą nam robić na złość. Ale skąd oni mają wiedzieć, jak oni mają sobie to, Stasiu, wyobrazić, że my łowimy w tym miejscu? Dokładnie. Po to właśnie był ten marker, który de facto zwinięty nikomu ani niczemu nie szkodził. No ale myślę, że chyba ktoś ten porozum do głowy dojdzie i... Zresztą tak jak ty mówiłeś, że tam najprawdopodobniej była w ogóle się faka odwalił, ktoś tam za bardzo... Tak, była chyba zła interpretacja tego wszystkiego, bo chodziło o temat oryginalnych markerów, czyli tyczkowych, no ale troszeczkę dalej to poszło. I wraz z ograniczeniem tego jedzenia, tego wszystkiego. Zresztą tych absurdów było dosyć dużo w tym roku, bo
Zresztą jak dobrze pamiętacie, to w okresie wakacyjnym miał wejść tutaj w województwie śląskim całkowity zakaz sypania. Także no to nie wiem jak łowić te ryby, nie? Wtedy, nie? A to dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni, Stasiu, za Odrę, musisz o tym pamiętać. Nie, wiem, że to my wędkarze, nie? Tak. A. To jest taka... Ale już nie wchodząc w szczegóły, bo byśmy tutaj mogli drugi film zrobić. A i tak to nie o to chodzi i ten... Generalnie mówię, wyjazd naprawdę fajnie się udał, pod każdym totalnie względem. Dzisiaj jeszcze chodzi... ten wieczór został, zobaczymy, może coś się, jak się uda dołowić, to oczywiście jakąś na koniec przebitkę zrobimy. Darek wariat zostaje tu jeszcze dłużej, ja spadam jutro na chatę, a ten wariat tu będzie jeszcze siedział u mnie, aż kurde skuje to albo nie skuje lodem. No, może wodę. Nie skuje, bo te zimy są jednak troszeczkę lżejsze, ale myślę, że posiedzę jeszcze troszeczkę. Z miesiąc? Myślę, że tak. Przede mną tak naprawdę najlepszy okres tutaj. Październik, zaraz listopad. W listopadzie w zeszłym roku miałem tutaj piękne ryby. Zresztą teraz naprawdę... Pamiętam, zdjęcia podsyłałeś mi, kurde, masakra, kurde. Zresztą teraz pojawiły się piękne ryby i tutaj nie ma co gadać. Nie, no działo się, działo. Ja uważam wyjazd naprawdę pod każdym pod względem. Pod każdym względem, Stasiu, tak naprawdę. Ekipa, klimat to jest... Jest po prostu, to Gliwickie Morze naprawdę robi wrażenie. Ja tu będę zawsze wracał do ciebie, przyjeżdżał na zasiadki, bo klimat jest mega, woda jest mega. O, branie mam, zobacz jak ciągnie wędką. O, ja pierdzielę. No dawaj. Dobra, jestem z powrotem. Już po akcji? Już po akcji. Akcja pod kryptonimem... Tak, kurwa, leż... Akcja pod kryptonimem Leonidas. Targało mocno kijem, ale wiesz co, jak zobaczyłem, że ten hanger się podkleja, opada, podkleja. Ta szpula faktem nie była jakoś za bogato poluzowana, ale to już było czuć, że to już nie no, przy takiej odległości, jakby kaper sieknął, to by wędka salto zrobiła, nie ma się rozumieć. Tak, dokładnie, a tu kaper, no dokładnie, dokładnie. Dobra, słuchajcie, to akurat było tak na zakończenie, to nie było, że tak powiem, reżyserowane, to się samo stało. Nie, tego nie chcieliśmy na pewno. Robiliśmy nagrywkę po prostu kończącą nasz film. Myślę, że film Wam się podobał. Jeżeli Wam się film podobał, to pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. Pamiętajcie też o social mediach Darka, które się nazywają. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama Darek Leśner, a także na Facebooka, no i TikToka, którego wraz ze Stasiem będziemy też starali się już rozbujać. Dokładnie, także... Bajo, trzymajcie się. Epic fail. Wczoraj już z Wami się żegnaliśmy, jednak szybka decyzja Stacha i przedłużenie tej wyprawy o 24 godziny, także jeszcze łowimy. Lekka zmiana taktyki, tak jak Wam mówiłem, czyli dosypanie większej ilości kulek. Na włos tym razem poszła 25 mm czokita. Długi włos, standardowo blowback rig. No i mamy kolejną piękną rybę. Już Wam ją właśnie pokażę. Zobaczcie sobie. Naprawdę piękna, cudowna ryba. Myślę, że tak spokojnie z 15-16 kg, bliżej 16 nawet. Bo takie ryby tu się przyjeżdżają. Dokładnie. I większe oczywiście. Troszeczkę pogoda nam się popsuła, bo jest dosyć zimno. Ale ona może zmieni się, woda cała paruje. Tak, woda mega paruje, dosyć ciężki hol pod fale. Tak naprawdę na początku myślałem, że mam zaczep, ale jest. U mnie zmiana decyzji zostaje jeszcze 24 godziny. Tak. Może jeszcze coś dołowimy. Ale już resztę to już będą tylko takie wrzutki, jak coś by się działo. Dokładnie. Zobaczcie sobie jeszcze raz tą piękną rybę. Może się jeszcze uda ją pokazać. A, już jest niespokojna, tak. Nie kombinujemy.